W takim razie według pani oni są zdezinformowani, ci rolnicy protestujący? Myślę, że niektórzy mogą być kompletnie zdezinformowani. Myślę, że niektórzy są wykorzystywani instrumentalnie. Myślę, że to mogą być w niektórych wypadkach, nie chcę mówić, że we wszystkich, takie partykularne interesy, które ich wszystkich wyciągają na ulicę, bo jednak jak się słyszy o tych argumentach, które niektórzy używają w stosunku do Zielonego Ładu, jak na przykład te 4% odłogowania, przecież to w ogóle nie istnieje. To zostało zawieszone, nigdy nie zostało wprowadzone i takich przykładów jest X.